Zastanawiałeś się kiedyś w swoim życiu, jak to jest, że ilekroć byś się nie starał być lepszym człowiekiem, to zaraz pojawiają się w twoim życiu kolejne przeszkody, kolejne wyzwania, kolejne problemy, które są jeszcze większe od tych poprzednich, zmuszając cię do jeszcze większego wysiłku. Może miałeś takie momenty, gdy padałeś już taki zmęczony, zdezelowany z myślą: o kurczę, Boże, jaka bezsensowna praca, ciągle muszę się starać, ciągle muszę się męczyć ze sobą, ze światem, z innymi ludźmi i to nigdy nie ma końca. Wyjdę rano, pójdę do pracy, pójdę do szkoły, zajmę się jakimś swoim hobby czy pasją, zaangażuję się w relacje i ciągle coś, i ciągle coś, i ciągle coś. I w tym wszystkim jest takie uciążliwe poczucie, że jesteś niewystarczająco dobry, że zawsze musisz być kimś lepszym, kogoś musisz udowodnić przed sobą, przed innymi ludźmi, musisz założyć jakąś maskę, chcesz się przypodobać innym ludziom, chcesz zadbać o swoją samoocenę, zadbać o ten wehikuł, czyli ciało, żeby było w miarę sprawne, żebyś był zadowolony, żebyś nie chorował. I ciągle jest w tym uwikłane takie poczucie: świat jest taki wielki, jest taki ogromny, jest taki nieskończony. Uczucie to nieraz może przerażać albo przytłaczać różnymi możliwościami, różnymi scenariuszami, różnymi doświadczeniami. I człowiek sam ze sobą stoi tak w centrum, jak taka przerażona mała istota, trochę zagubiona, nie wiedząca, skąd się tu wzięła, dokąd zmierza, co będzie potem, z takim dotkliwym poczuciem dziwności. O Jezu, to wszystko to iluzja. Szczególnie jak zwrócimy uwagę na to, że jesteśmy napędzani przez nadzieję. To takie przekonanie z tyłu naszych głów, że przyszłość mogłaby być lepsza od tego, co mamy tu i teraz. Ale my doskonale wiemy, że ta nadzieja zawsze dotyczy przyszłości. To znaczy czegoś, co rzekomo ma nadejść, ale że jest to przyszłość, czyli jest w pewnym potencjale możliwości, to w zasadzie nigdy nie nadchodzi, bo zawsze jest przyszłość. Jakby rozumiecie, nawet jak jest przyszłość, na którą czekamy, to jak ona się wydarza, to zaraz czeka nas kolejna przyszłość. I żeby sobie z tym radzić, ludzkość wynalazła taki mechanizm, który zwie się kompensacja. Co to jest kompensacja? Kompensacja to jest takie coś, co robimy, żeby poczuć się ze sobą lepiej, gdy czujemy się gorzej. Ale wyjaśniłem, po prostu powinienem dostać za to Nagrodę Nobla. A wszyscy psychologowie, którzy przeczytali tyle książek i tyle pracy włożyli w to, żeby uzyskać dyplom, powinni mi teraz klaskać. Albo złapać się za głowy z przerażenia. Ale gdzieś tam z tyłu tego wszystkiego jest ukryta pewna prawda. Jaka to jest prawda? Taka, że nie wiemy, co będzie, nie znamy przyszłości. Wszyscy mamy jakieś kompleksy, problemy, czyli w pewnym sensie jesteśmy trochę niedoskonali i wszyscy robimy coś, żeby sobie z tą niedoskonałością poradzić. Tylko nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nigdy nie jest to do nas tak mówione wprost, nie? Od dzieciństwa nie mówi nam się, że ej, przyszedłeś tu na świat, jesteś niedoskonały i teraz przejdziesz przez 10 lat, 20 lat szkolenia i prania mózgu, żeby spróbować być doskonałym, ale na końcu tak dalej nie będziesz doskonały. I my idziemy do szkoły, przechodzimy przez wszystkie klasy, tak podstawówkę, gimnazjum, szkołę średnią i studia, czekając na to wydarzenie, kiedy w końcu będziemy wartościowym członkiem społeczeństwa, który jest już wystarczająco dobry. Po czym po 10, 15, 20 latach tego szkolenia dorastamy i uświadamiamy sobie: o kurwa, czyli to się nigdy nie kończy. Czy tak ma wyglądać dorosłość? No ale jakby to i tak nikomu nic nie mówi, nie? No bo filozofować to my sobie możemy, tylko każdy chciałby mieć jakieś rozwiązanie, nie? Albo jakiś taki moment kulminacyjny, który dotyka naszych serduszek i daje nam takie poczucie satysfakcji. Eureka, odkryłem coś wzniosłego i teraz mogę zrobić coś ze swoim życiem. Jakbyś wcześniej nie mógł nic zrobić z nim. Próbuję być zabawny, tak. To też element kompensacji. Łapka w górę dla tych, co zrozumieli ten żart. Czyli nie mówi się do nas wprost, że całe społeczeństwo i cały świat jest zbudowany na fundamencie mechanizmu kompensacji. Czyli mamy jakieś poczucie braku, mamy jakieś poczucie niedoskonałości i musimy coś z nim zrobić, żeby sobie radzić. Przykładowo, jeżeli jesteś otyły i na przykład stoisz przed lustrem i patrzysz na siebie i myślisz sobie: o Jezu, jak ja jestem otyły. Jak ja mam kompleks na tym punkcie, pewnie inni mnie nie kochają, jak ja się czuję źle z tym. To idziesz potem do lodówki, sięgasz po batonika, zajadasz te uczucie smutku, które wynika z przekonania, że jesteś nie dość dobry. I na chwilę czujesz się lepiej, ale potem znowu czujesz się gorzej, bo to ci nie pomaga. Ale możesz w drugą stronę,
Na przykład pójść na siłownię i zacząć ćwiczyć. I choć wydaje się to być zdrowsze i może nawet nie nazwiemy tego kompensacją wprost, nie? Bo to jest teraz zdrowsze, to to też jest kompensacja. Jakiego poczucia? Poczucia po prostu słabości albo kompleksu na punkcie swojego wyglądu. Albo na przykład masz taki problem, że jesteś zbyt emocjonalny i za mało myślisz racjonalnie w swoim życiu. Nie podejmujesz racjonalnych decyzji i wkurzasz się sam na siebie, że z perspektywy czasu podjąłeś wiele złych decyzji i twoje życie nie zmierza w takim kierunku, w jakim chciałbyś być. I teraz postanawiasz, że to zmienisz. Zaczynasz się dyscyplinować, zaczynasz czytać książki, rozwijać swój intelekt, przestajesz tak kompulsywnie podejmować decyzje, zmieniasz coś w swoim życiu i zamiast kierować się emocjami, zaczynasz kierować się racjonalnym myśleniem, zaczynasz myśleć długoterminowo. I wtedy swój aspekt kompensacji tych różnych uczuć, które się w tobie zadziewają, i zamiast kompulsywnie podejmować decyzje, zaczynasz iść w kierunku długofalowego działania. I wtedy zaczynasz po prostu planować. I tak sobie z tym radzisz. Albo masz taki ogromny problem z prokrastynacją. Często odkładasz rzeczy na później, często zwlekasz z działaniem, jesteś po prostu leniuszkiem. No i rozkminiasz sobie, ej, kurczę, no ja tak nie mogę nic nie robić przez całe życie, no jak tak można żyć? No i zaczynasz rozkminiać, jak mógłbyś to poprawić. Tak rozkminiasz i nagle rozkminiasz jakąś nową, wzniosłą ideę, jakiś nowy pomysł, który umożliwia ci najmniejszym nakładem pracy uzyskać oczekiwany efekt. I dzięki temu masz nagle rozwiązanie na swój problem albo jakąś nową, wzniosłą rozkminę, która przyszła ci do głowy. I możesz spojrzeć na to i pomyśleć sobie, o kurczę, czyli swoje lenistwo skompensowałem dobrą rozkminą. A wcześniej mogło być tak, że byłeś leniuszkiem, bo na przykład unikasz działania wartościowego i żeby uniknąć poczucia winy, to grałeś w gry komputerowe. A teraz zmieniasz swoje działanie. Strategie radzenia sobie z rzeczywistością. Wiecie, specjalnie tak trochę odbiegłem od kompensacji jako środka na radzenie sobie z poczuciem winy, z poczuciem wstydu, ucieczką od niekomfortowych doznań czy sytuacji, bo my to znamy, wiemy, że uciekamy, nie? Od tych różnych rzeczy, ale nie zwracamy uwagi na to, że czasami te progresywne, pozytywne działania też są elementem kompensacji i poprzez taką zmianę kontekstu unikamy takiej głębszej, moim zdaniem, egzystencjalnej rozkminy. Mianowicie, że pozytywne nawyki też są elementem radzenia sobie z rzeczywistością, a tym samym podlegają mechanizmom obronnym. Że to też są po prostu mechanizmy obronne, tylko lepsze dla nas, nie? Taka dygresja, żeby troszeczkę poszerzyć kontekst. Sposobów radzenia sobie z rzeczywistością chyba jest nieskończoność, nie? Cokolwiek używając słów, pojęć, koncepcji, tworzymy tutaj jakąś skończoność. Ciekawy jestem, jak wy sobie radzicie na co dzień z poczuciem gorszości, albo z poczuciem bycia niewystarczająco dobrym. Albo z poczuciem przytłoczenia. Macie jakieś sposoby na radzenie sobie ze wszystkim. Ja na przykład mam taką strategię, że unikam rzeczy, które mnie rozpraszają. Jak tylko zwracam uwagę, że się rozpraszam, to po prostu robię sobie listę z rzeczami, które są dla mnie ważne i się na tym skupiam. Co może wydawać się być dość przewidywalnym sposobem na radzenie sobie z życiem, nie? Ale powiem wam, że tak mi jest wygodnie i dobrze, bo jak coś jest przewidywalne, to łatwiej jest mierzyć potem efekty i rozkminiać, czy to mi sprawia satysfakcję, czy to mi nie sprawia satysfakcję. Czy ja się dzięki temu rozwijam, czy to zmierza donikąd. Nie, ale to taka perspektywa długoterminowa, długofalowa i też nie zawsze jestem w tym idealny. Nieraz mi się wydaje, że coś mam poukładane, a potem się okazuje, że niezły zostawiam ze sobą syf i potem muszę to sprzątać, więc wiecie. Trochę tego, trochę tamtego. Nie mówiąc o tym, że zdarza mi się na przykład zjeść trochę śmieciowego żarcia, potem więcej pocisnąć na siłowni, albo odpuścić jakieś ważne dla mnie tematy, potem do nich wracać. Taka pętla, tak się rozwijamy. Nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś dla siebie. Dzięki serdeczne za uwagę. Stawcie łapki w górę, stawcie przemyślunki. Zapraszam na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością, na inne social media. Jeżeli chcecie wspierać moją pracę, możecie to zrobić poprzez Patronite'a. Zbieram hajs na nowe dyski twarde, bo mi się miejsce kończy w kompie. I będę musiał zrobić backup. Nigdy nie lubię tego robić. To jest jeden z moich problemów, że kupuję dyski twarde, one się zaraz zapychają, no bo wiecie, tu nagrywam, tu montuję, tu coś tworzę, tu zdjęcia, tu to tamto obrabiam, tu jakieś grafiki, tutaj jakieś tematy 3D, tutaj jakieś modele i to tyle miejsca zajmuje, że masakra. Kocham was. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Hello. Buźka.